Cześć, witajcie, z tej strony Cyrkon i mam dzisiaj dla was kolejne porównanie broni. Wedle waszego życzenia, waszych głosów w ankiecie porównujemy dziś L96 z JNG90. Żadnej z tych broni nie dostajemy wraz z podstawową wersją gry. JNG90 to karabin z walki w zwarciu, L96 to powrót do Karkand. Oba z nich są bardzo, bardzo podobne. Różnią się tylko szybkostrzelnością. Tutaj JNG jest troszeczkę szybsze. Tak samo lekka różnica w prędkości wylotowej kuli JNG też przewyższa w tej kwestii L96. Oba karabiny nie sprawdzają się za bardzo, grając agresywnie z powodu wymienionej wcześniej szybkostrzelności. Tutaj o wiele lepiej radzą sobie LSW i M40. Nie są to też karabiny na bardzo długie dystanse. Tam z kolei lepiej radzi sobie M98B. Dużą przewagą omawianych dziś broni nad M98 jest po 10 pocisków w magazynku. Czyli możemy stwierdzić, że są to karabiny na średnie. Oczywiście mówię tutaj o średnich dla snajpera, czyli tak ponad 50 do 150 metrów. To są dystanse, na których właśnie te porównywane dziś bronie sprawdzają się najlepiej. Proponuję używać do nich celownika z 8-krotnym zoomem optycznym, zamka dwutaktowego, a także laseru w razie walki na bliskich dystansach. Chociaż oba karabiny mają taki sam, dość duży rozsiew pocisku przy strzale z biodra. Może nie ma to dużego przełożenia na faktyczną walkę, jednak JNG90 ma po prostu genialny dźwięk wystrzału. Brzmi on, jakbyśmy strzelali z naprawdę czegoś ciężkiego. L96 ma takie pyrknięcie, jednak w rzeczywistości nie ma to żadnego przełożenia. Tak więc podsumowując, nie ma tutaj dużych różnic, jednak ze względu na tą szybkostrzelność i prędkość wylotową kuli, gdzie lekko lepszej jest JNG90, jest on nieznacznym zwycięzcą dzisiejszego pojedynku. Mimo to karabiny snajperskie JNG i L96 prezentują się dość słabo na tle innych snajperek typu Bolt Action. Nie są najlepsze ani na krótkich, ani na bardzo długich dystansach. Tak więc ja w moim małym rankingu najlepszych snajperek nie znalazłbym niestety dla nich miejsca. A może wam się bardziej podoba. Tymczasem ja się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie. Narka.